Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Perfect World. A więc tutaj nie wiem, czy widzieliście, czy ja to pokazałem, pewnie pokazałem. Tutaj wszedłem i od razu był pełny magazynek, 10 nabojów, wow. Taka w sumie oczywista kryjówka, albo raczej kryjówka, skrytka na naboje, ale spoko, tu w ogóle mi tak... Włączyłem tą grę, poszedłem tam, przygotowywałem stanowisko do nagrywania, że tak powiem. Wiecie co? Terrorysta podbiegł, mnie zabił. W tym miejscu, a stałem pod save'em. Tak myślałem, że ta strefa wokół save'a to jest taki safe zone, nie? Ale nie, tak nie jest. Tutaj w każdej chwili może przybiec terrorysta i cię zabić. To jest śmieszne. O, to stąd przybiegł. No. Dasz się jakoś zabić tak dosyć w łatwy sposób? A podejdziesz tu czy nie? Chłopie. No. Dobra, to jest... Uruchomiłem alarm, ale to i tak nic nie znaczy. Zaraz ten alarm się po pierwsze wyłączy, a po drugie... No jakby średnio mi ten alarm przeszkadza, bo na dole jest działko, tak? Tak. Więc mi to tam w siorybarze uruchomiłem alarm. Uruchomiłem, tu uruchomiłem! Po co drążyć temat? Dobra, na pierwszym save'ie. Teraz tak, tutaj trzeba ominąć. Co tu właściwie mamy, bo chyba tutaj nie chodziłem jeszcze. Tutaj są jakieś drzwi, jedne i drugie. Poczekaj chwilę. Poczekaj. O co tu chodzi? Zaraz, muszę się rozpatrzeć w terenie, o co tu chodziło. Tu jest, nie da się w ogóle przejść. Tam byłem. Czekaj, nie, to muszę tędy pójść w takim razie. To dobrze szedłem. Okej, to idziemy tędy. Nie ma problemu, o tam jest, o! Czekaj chwilę. Moment, wolniej, wolniej. Wolniej, nie idź tak bardzo do przodu, bo cię szturówki wyprzedzą. Tu chyba szedłem już, cholera jasna, byłem tu już. No, bo tu jest zabity terrorysta. Wygląda na to, że nie wszedłem, a bo tutaj wyszedłem. Dobra, rozumiem już wszystko, teraz już rozumiem. Tam można przejść, ale ja chcę sobie jeszcze obczaić na przykład miejsca tutaj. Tu nic nie ma. Tu jest przejście. Dobra, chodź. Ale oj, nie trafiłeś. Jak możesz mnie tak ranić? Agencie P. No, dostał pacan. Dobra, rozłożył się. I teraz tak, czy on się w przejściu nie rozłożył? Dzięki Bogu nie, dobra. Zabity następny ten taki... Ja nie wiem, czy to jest terrorysta, to jest bardziej przydupa z terrorystów, tak bym go nazwał. No, następny. No chodź. No i dawaj. Oj, dobra, właśnie. Dosyć szybko padają, tylko czasami można trochę się zdziwić, nie? Bo oni dosyć dużo teraz wytrzymują. Nie wiem z jakiego powodu, ale po prostu są dosyć mocarni teraz. I ciężko jest ich czasami zdjąć, ale poradzimy sobie. Co to jest? Tu są jakieś panele, których ja na razie nie chcę tutaj obczajać. Także weźmiemy sobie... Tu też byłem? A, bo tutaj był ten terrorysta, ale coś jest w szafkach w ogóle? Najpierw od tego zacznijmy. Tu jest zamykane takie te. Ty, ja bym wolał tam nie iść, ale chyba i tak będę musiał. Zamknie się to w cholerę. Udało nam się złamać kod do tej konsoli. 465136, dobra. Czyli to będzie tak. 46... Czyżby znowu długopis, który wybrałem, jako moje pisadło podczas odcinka nie działa? Na to wygląda. Ja tutaj pewien remament zrobię i powywalam te długopisy, co są mi niepotrzebne. Jak ogólnie to na co dzień długopisem nie piszę, tylko piórem, ale... Piórem się fajniej pisze. Ale pióro znowu jest takie nieporęczne, bo możesz się bardzo łatwo usmolić, nie? Jak stalówki dotkniesz, to masakra. Wpisz go i poślij doktora w otchłań. Aha, czyli tam jest doktor, rozumiem, da? Mhm. To w takim razie... Patrzcie! Moje ukochane błędy! O, ale super! Zobacz. Ale fajnie. To jest transmutujący śmietnik. Ciekawe, czy z tym jest tak samo. Też jest tak samo, zobacz. Ale fajnie. Patrzcie, jak się grafika zmienia. W zależności od tego, w którą stronę jest odwrócone zdarzenie. Ale śmieszny błąd. Nie spodziewałem się takiego błędu tutaj, ale jest. No dobra. O, w takim razie, tu mamy...
Tu mamy dwa panele tylko. Czy ja chcę je łamać? To jest dobre pytanie. Ile mam łamaczy kodów? Najpierw od tego zacznijmy. Ile łamaczy? Jeden. To wiecie co? Ja może tak, wrócę się do zapisu, tak na szybkości. Zapiszę grę i wtedy będę kombinował, dobra? Bo to... Nie wiem co tam jest, co mi dadzą te panele. I nie wiem czy w zasadzie jest sens tam... tam używać tych łamaczy kodów. A to się zaraz sprawdzi, zaraz się zobaczy. To mi wygląda na takie miejsce... No tutaj jest zapis. To mi wygląda na takie miejsce, gdzie się później idzie, bo doktorek na przykład ucieknie. Ja nie wiem tego, ale po prostu podejrzewam, że tak będzie. No, zapisałem w razie czego. I użyjemy łamacza kodów. Jednego, bo tylko jeden mamy, niestety. Te łamacze kodów to jest coś, czego... No po prostu nie ma dużo nigdy. Po prostu zawsze ci tych łamaczy kodów brakuje. To jest ta kwestia. A czy ja nie potrzebuję przypadkiem... Zaraz. Czy ja przypadkiem nie potrzebuję dwóch łamaczy, żeby to otworzyć? Dobra, na razie tutaj sobie damy spokój, bo podejrzewam, że to jest na dwa panele, czyli trzeba jeden i drugi panel złamać, żeby coś zrobić szczególnego. Błędy! Okej. Także do doktorka. Panie doktorze. Ojej. Czyżby pan się ukrywał? Niemożliwe. 4, 6, 5, 1. Da hell? Okej. Zapadnia. Mogłem tego nie opuszczać. O kurna, ale nie pomyślałem. Dobra, walić. Stój gdzie stoisz, na ziemię. Przygotuj się do ucieczki. Ucieczki? To... Widzisz tutaj gdzieś jakieś miejsce, gdzie mogę uciec? Bo ja tak średnio. Na ziemię, zdrajco. Co? Otworzyłem drzwi do tunelu po lewej stronie. Biegnij. Okej, udało się. Wsiadaj do pojazdu z przodu, postaram się ich zatrzymać. Co to było? Światło. Ludzie opanowali jego moc, a mimo to wciąż się przed nim... Wciąż przed nim klękają. Ja... Ale żeś odpierdzielił akcję, o stary. True story. A żeś odwalił. To stary tunel wojskowy, w którym testowano pojazdy o dość dużej prędkości. Postaraj się przejechać przez zawalisko. Im mniej już szkodzisz pojazd, tym lepiej dla ciebie. Dobra. W takim razie... O, cholera! Jak to szybko się porusza. Reflex. Ops. Hops. Ale to jest dziwne, bo jedno wolniej, drugie szybciej się porusza. No dobra, koniec. Widzimy go, atakować! Ja mogę się jakoś bronić podczas tego? A to ciekawe. W mordę. Koniec! No! Wycofać się, grupa druga! Jak to grupa druga? W dupie mam waszą grupę drugą! Stop! Dość! No! Nareszcie! Boże, ile można? Trafiłem? Żyjesz? Tak, dzięki. Goniliby cię bez końca. Wydaje mi się, że to skuteczniejszy... Skutecznie zakończy ten pościg. Co teraz? Postaraj się stąd wyjść. Będę czekał na górze. Świetnie, a ty i Tom doskonale się uzupełniacie. To był kolejny cios dla Sigmy. Są coraz bliżej porażki. Będą ciebie śledzić. Sigma obejmuje władzę w Dubaju. Musisz jak najszybciej wyruszyć do Kairu.
To miejsce było kluczem od samego początku, ale dopiero przed chwilą udało nam się odszyfrować ważne informacje. W końcu przypomniałem sobie, kim jestem. No to super, zarąbiście. Generalnie się cieszę, stary. Nie wiem, co było w tych panelach tam, co tam było za tymi drzwiami, ale to nieistotne. Zrobione to zrobione, po co drążyć temat, tak? Tak. Co była, nie jest, nie pisze się w rejestr. Tak jest. Tutaj w ogóle, aha, tu jest ta dziura. On pieprz tą rakietą jakoś, czy jak to wyglądało? Cześć. Niezniszczalny jesteś. Myślę, że w końcu natrafię na jakąś przeszkodę. Co słychać, to słychać w Dubaju. Stan wojenny na całego, siły Sigmy starają się zaprowadzić porządek. Zużyłem parę rakiet na zrobienie tej dziury. Myślę, że w Kairze znajdę jakiś warsztat. Lecimy już teraz? A myślisz, że znajdziesz coś w samym środku pustyni? Nie. Mam dosyć tego miejsca. Lecimy bezpośrednio do Kairu? Nie, dostałem rozkaz wylądowania kilka kilometrów od miasta. Nasi już tam są. W takim razie ruszajmy, nie ma na co czekać. Tak, agent P. Już odleciał. Jest w okolicach Kairu. Szkoda, chciałem mu pogratulować. Dobra robota. Zauważyłem coś ciekawego. Terroryści na niektórych piętrach mają rany od szponów. Wygląda mi na to na zdradę od wewnątrz. Szpony się uaktywniły? Herakles powinien o tym wiedzieć. Powiem mu, najpierw chcę pogadać z dowodzącym tą akcją. Czemu ja mam takie retrospekcje raz to, raz to? Się zastanawiam. Sigma co? Wykonała dobrą robotę. No to też tak sądzę. Cześć. Agent H, Sigma Company, co się tutaj stało? Zajęliśmy wszystkie piętra budynku bez większego problemu i bez waszej pomocy. To ciekawe. Gdzie jest dowodzący tą akcją? To ja. Ja nią dowodziłem. Dostanę medal? Ty? Jest to prawda, że do policji dubajskiej przyjmują idiotów. Bez urazy oczywiście. Jak śmiesz! Sigma nie ma prawa wkraczać na nasz teren. Tak jak ten idiota agent P. Więc przyznajesz, że on tutaj był. Nie. To wszystko nasza zasługa. Nie mam dla ciebie czasu. Muszę wejść na dach. Chcę poszukać śladów przywódcy terrorystów. Ta plama na ulicy niewiele mi pomogła. He? Ale my go zabiliśmy. Strzelałem z nim w solówkę. Strzelić to ty mu mogłeś loda. Nie rozumie. Wiem, że nie zrozumiesz, że nie rozumiesz. Dobra, szukamy dalej. A, jestem w tej lokacji, dobra. On strasznie dziwnie się porusza, ten koleś. A w zasadzie ten znak na jego plecach dziwnie się porusza. Heraklesie, mam złą wiadomość. O co chodzi? Szpony ruszyły do ataku. Uaktywniły się parę dni temu, ale teraz... Poczekaj chwilę. Teraz postanowiły przyłączyć się do walki. Nie szkodzi, nic nie znaczą w naszym planie. A co z agentem P? Spokojnie, byłem na to przygotowany. Damy mu wrażenie, że wygrywa, przed samą metą go dopadniemy. Muszę go zabić, wytropienie go nie będzie problemem. Nie, teraz ty jesteś mi potrzebny. Teraz ty jesteś... Dobra, już dobrze przeczytałem jednak. Wracamy do planu pierwszego, agent P tylko nam pomoże. O co chodzi, przepraszam? Dowiem się, co to są za ludzie w kapturach? Czego? Wiesz, o co mi chodzi. Dochodzimy do samego początku. Jaki to ma związek z nami i to misja agenta P? Z nami? Jesteśmy przeciwnikami, rozpoczęliśmy właśnie wyścig, ale pomimo tego wszystkiego czuję, że jesteśmy... Wiesz, Alex, myślę, że wszystko się potoczy inaczej niż myślisz. Kim jesteś? Jak dostałeś się do wewnętrznej sieci? Wiesz, kim jestem. Wielokrotnie rozmawialiśmy. Pozbyłem się swojego imienia. Wraz z odejściem z New World. Zjazd przeciwników? To bez znaczenia. Sigma objęła władzę w kluczowym punkcie. Nie powstrzymasz nas. Skoro już rozprawiacie o wyścigu, rozpoczął się. Wszyscy startujemy z tej samej pozycji. Agent P będzie mój, nie pozwolę wam zniszczyć porządku tego świata. Ojcowie. Dobrze, że o nich wspominasz. Już pamiętasz, kim jesteś, prawda? A ty, Heraklesie? Wszyscy, którzy staną na drodze szponom, zostaną zniszczeni. Ojcowie zostawili ten świat. Nie chcemy ich tu. Zgadzam się, ojców trzeba zniszczyć. Ludzie czekają na dzień ostateczny. Dzień, który będzie zmianą ustroju politycznego na globalny. Dzień ostateczny już nadszedł. A Colosseum Corp prowadzi ludzi w nową epokę, z pomocą stwórców. Cóż, panowie, skoro poczyniliście już ostatnie przygotowania do osiągnięcia celu, to poinformuję was, że w końcu traficie na nas. Skończycie tak jak wszyscy nasi przeciwnicy. Nikt nie ma prawa zniszczyć tego świata. A już na pewno nie wy. Sigma nie ujawniła jeszcze swojej siły. Wasze groźby znikną bardzo szybko, gdy Rex zostanie wycelowany właśnie w was. Eden! No to ładnie. Ciekawe, czy będzie tutaj tak rajsko, jak w Edenie prawdziwym. Czuję, że ne... Wykopaliska w tym miejscu zaczęto kilkanaście lat temu. Zostały porzucone rok po rozpoczęciu. Wydawało się, że to tylko kolejne ruiny.
Pod nami znajduje się sanktuarium, to z którego wyślemy przekaz do ojców. Potrzebujemy ich, aby dopełnić Rexa. Sigma zapewne podąża za tobą, chcą zniszczyć ojców. Nie pozwól im na to. Rozumiem, czego mogę się spodziewać w środku? Cóż, nie było tam nikogo od wielu tysięcy lat. Ojcowie zbudowali sanktuarium, aby ich wezwać w dniu ostatecznym. Będziemy w kontakcie. Czyli ma być pusto w teorii, Cyborg Sisi. Powinieneś iść do środka, agencie. Siły Colosseum Corp czuwają nad wszystkim. Coś w tym stylu chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje, że powinienem powiedzieć tym cyborgiem. Dobra, a ty co? Ty nie rozmowny, tak? Gdy upewnisz się, że dotarłeś do sanktuarium, polecę do Kairu. W porządku, trzymaj się tam. Okej, gdzie my tutaj możemy iść? Tam na dół trzeba pójść, tak? Mhm. Jeszcze sobie obczaję tutaj rzeczy. Czy czegoś ciekawego nie ma? Nie, tutaj nie ma nic. Tutaj nie ma takich rzeczy jak jakieś znajdźki, tak jak są we wrotach, czy coś w tym stylu, wrotach Arkany. Tutaj po prostu... Zwykle nie ma nic. No, czasami są łamacze kodów, ale to wiecie, takie sporadyczne przypadki. To takie wiecie, raz jest, raz nie ma. A do ciebie mogę przejść? Nie mogę. Szkoda, a do ciebie? Mamy chronić wejścia do jaskini pod wykopaliskami. Nasi technicy wciąż tam pracują. Czy ja się będę musiał teraz z cyborgami użerać, naprawdę? O, w mordę. Wcale mi się nie podoba ta perspektywa, no ale trudno. Idziemy dalej, patrzymy, co tu się będzie działo. Halo? A ty to w ogóle nie jesteś rozmowny, nawet się nie chcesz do mnie odezwać. W sumie ja też jestem cyborgiem, tylko jestem bardziej rozmowny. Porozmawiaj z ludźmi w środku. Wait a second. Nie chciałem tutaj wchodzić jeszcze. Nie wiedziałem, że to tutaj jest wejście jakieś. A ci co tutaj robią? A nie mogę tam przejść. Fajnie, a ci co? Mogę tam przejść do nich, czy nie? No tak jakby chyba średnio. Nie, nie mogę. Dobra, to idziemy do środka w takim razie. Witaj, co tam? Ta jaskinia była ukrywana pod kilkoma warstwami gruzu. Musieliśmy użyć silnych materiałów wybuchowych. Okej, ale... Odpowiedz mi na jedno zasadnicze pytanie. Co mnie to kuźwa interesuje? Ja jestem tutaj od zabijania i negocjowania. Rozumiesz? Nie od piromancji i tak dalej, od jakichś materiałów wybuchowych i podpalania. Nie, nie, to nie ja. Co znajduje się w tych skrzyniach? W skrzyniach znajdują się materiały wybuchowe, zwykłe krety. Nie chcemy rozwalić całej tej jaskini. Okej, rozumiem, szanuję. O, co to? Masz jakiś problem? Uciekałeś, czyli coś jest z tobą nie tak. O, zobacz, widzisz? Ale fajna opcja. To wyleczymy się od razu za darmo, bo czemu nie? Jak za darmo to bierz? Mam jakiś wszczep? Chyba nie. Tak jest, nie mam wszczepu niestety. Ja nie wiem, kurde, no... Te wszczepy też są strasznie rzadko, albo ja po prostu jestem słaby w znajdowaniu ich. To też jest jakaś opcja w sumie. Ale serio, chciałbym tych wszczepów mieć więcej, ale... Jak wygląda sytuacja? Technicy przygotowują się do wysadzenia zawaliska. Może to trochę potrwać. Dobra, niech będzie. Teraz się w sumie zastanawiam, kto jest tą dobrą stroną konfliktu. Chyba mają jakiś problem. To może byś im pomógł, co? Nie zastanawiałeś się nad tym, że to by była dobra opcja? Cholera, nigdzie go nie ma. Nie ma czego? Cholera wie, ile jeszcze będzie trzeba tego wysadzić. Ja nic nie wiem, ja tylko skrzynię tu przyniosłem. A ty? No to czekacie. Zgubili nadal zapalnik, idioci, nie no, szkoda mi słów. Rozumiem. Nie myśleliście o odnalezieniu go na przykład? Nie, ja będę pilnować, żeby nikt nie ruszył ładunku. Dlaczego to zawsze musi spotykać mnie? Ja mam ładunku poszukać, tak? Przepraszam, gdzie ja to kuźwa znajdę? Serio? 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 Dalej. Co za debile. A może jest gdzieś tutaj? Mam go. A, świetnie. No to pora na zabawę. Chłopaki, do roboty. Będzie bomb. Gotowi? Zatkać uszy. Kret rozwali to gruzowisko. Myślałem, że się nic nie rozwali. Ale bum bum wyszło. Wyszło. Poszło. Koniec roboty? Po co tak właściwie drążycie ten tunel? Nie, koniec roboty? Po co tak właściwie drążycie ten tunel? Ty, to o co tu chodzi z tą kwestią? Bo nie rozumiem trochę, ale nieważne.
Będziecie tutaj potrzebni, wchodź do środka, my zajmiemy się technikami, dobra. Cześć. Technicy nie mogą poznać tajemnic tej jaskini, niestety będziemy musieli się ich pozbyć. Czemu? Dlaczego? Czemu? Ale co się stało? Co się stało? A to co? Co to jest taki ten? Pięknie, jak za starych lat. A mogę tam jakoś wejść? Naprawdę chcę, ale nie wiem, czy tam jakoś idzie przejść, bo ten koleś mi chyba zagradza drogę. Nie mam pytań. Idziemy dalej. To wyglądało jakbym mógł tam przejść tylko poprzez błąd w grze. Tak to wyglądało, no nieważne. Tak, oto drzwi do zapomnianego sanktuarium. Wejdź do środka. To brzmi jak pułapka. Oto miejsce, w którym stworzono człowieka. Oto Eden. Rozejrzyj się i spróbuj dotrzeć do komunikatora. Mam wrażenie, że słyszę głosy. Czuję różne rzeczy, mimo że nie mogę czuć niczego. Może Eden jest czymś więcej? Nie wiadomo, czemu ojcowie zostawili po sobie jedynie mapę. Na tym statku zawarte są informacje o tym, co działo się przed i po ich odejściu. Musimy je odnaleźć i zdobyć przewagę na SC. Na DC. Co nie powinno być trudne, muszę się nauczyć poruszać po tym miejscu. Aha. To ja już wszystko rozumiem. Czyżby jakaś cholerna łamigłówka? Ciekawe, czy będę godzien, żeby ją rozwiązać. Bo to jest jeszcze kwestia. Znaleźć łamigłówkę to jedno, rozwiązać ją to już trudniejsza rzecz. Co tu się kuźwa dzieje? Ja cię sunę, o co tu chodzi? Lul. Patrzcie, co się dzieje. Balkon widok. Idziemy dalej? Ja się nie będę zastanawiał nad niczym. Zapraszam? Ty gdzie? Mogę tam przejść? Nie mogę? Czemu? O, mogę. Nie, nie mogę. Kurna mać. Z tobą mogę pogadać? Nie mogę. Ty jesteś kompetentny, to z tobą później pogadam, a ty? Co tu się dzieje? Ojciec! A wcale do mnie niepodobny normalnie, znaczy ja wcale do niego niepodobny. Żałosny żart. On jak ufok wygląda, to serio będą ufoki? Nie jesteś stąd, prawda? Nie jesteś jednym z tworów. Nie, przybywasz. Dotknąłem jakiegoś kryształu w Edenie, jesteś jednym z ojców? Eden, wycisz się. Naucz języka. Zrozum, dlaczego tu jesteś. To miejsce nie istnieje. Co się tutaj dzieje? Kim są ci ludzie? To ci, których stworzyliście? Mijają dni, a oni nauczyli się samodzielności. Porozumiewają się. Rozumieją, co się dzieje. Jesteśmy gdzieś na początku. Choć to także i koniec. Początek cywilizacji tworów. Istot takich jak my. Eksperyment powiódł się. Rozpoczęliśmy dążenie do granicy wraz z nimi. Granicy? Jakiej granicy? Dlaczego stworzyliście ludzi? Powrócimy do was, gdy będziecie na to gotowi. Wprowadzimy was wyżej. Dlaczego stworzyliście ludzi? Odpowiedz! Naszym celem jest tworzenie. To pierwsze twory, które są w stanie żyć. Czym jest ta granica? Jaki to ma związek z ludźmi? Gdy eksperyment się udał, zaczęliśmy pomagać tworom. Granica? Cel istnienia. Dla nas. Dla tworów. Dla wszystkich. Po przekroczeniu granicy doświadczyliśmy działania energii kosmicznej. Tej, która znajduje się wszędzie wokół nas. Zrozumieliśmy. Nie znajdowaliśmy się ani w określonym miejscu, ani czasie. Posiedliśmy wiedzę, która pozwala nam żyć i nie żyć. Jeść i umierać z głodu. Nie rozumiem. Staliście się do tego stopnia rozwinięci, że posiedliście moc naginania czasu? Czy to coś więcej? Czas nigdy nie istniał. W końcu to zrozumieliśmy. Nic nigdy nie istniało. Chcemy wam dać to samo. Wieczne szczęście. Gdy przyjdzie pora. Czy wasze plany były w jakiś sposób zapisane? Nie wiem. To, co się stanie zaraz, a jednocześnie to, co się stało, jest niejasne. Żyję w czasie stworzenia. Tu, gdzie panuje szczęście. Dlaczego tu trafiłem? Musiałeś poznać język, tak jak oni wszyscy. Bowiem twory zaczęły życie. Tak.
Nie wiem, czy idiota, czy... Nie czaję tego chłopa w ogóle. I to mówię w tym momencie serio. W ogóle nie czaję, o co mu chodzi. To może urwiamy się stąd, co? Bo to chyba dobry pomysł. Ktoś ma jakieś wytłumaczenie logiczne? Bo ja nic. Po prostu nie mam pojęcia. O co tu kuźwa chodzi? Ja pierdzielę, to mi wygląda na koniec gry, ale to nie jest koniec gry jeszcze. Znaczy tak mi się wydaje, że to nie jest koniec gry. Nie, może tutaj coś będzie jeszcze ciekawego? Się tak zastanawiam, gdzie ja mam teraz iść. A to co? Stworzyliśmy istoty rozumne. Miał to być prosty eksperyment, ale twór okazał się wspanialszy niż myśleliśmy. Był taki jak my. Idealny. Nauczyliśmy go porozumiewać się naszym językiem. Nauczyliśmy go oddychać, mówić i chodzić. Twory są produktem Edenu. Pokazujemy im tę wiedzę, aby nieśli ją przez pokolenia. Nic mi nie mówi o te podpowiedzi, stary. To są nie są podpowiedzi, tylko kolejne zagadki. Dobra, ale w tym miejscu zakończymy odcinek, ponieważ patrzę, że kończy mi się czas, także akurat... Także, w następnym odcinku ogarniemy sobie może dalej, o co tutaj chodzi, bo w tym momencie to... Nie wiem, co tu się dzieje właściwie, ale spokojnie, krok po kroku, powoli, okej? Okej. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i... Na razie.